Tytuł kursu – Towar jako element sprzedaży. Moduł – Oznakowanie towarów przeznaczonych do sprzedaży. Tytuł wideokastu – Odczytywanie oznaczeń z opakowań. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu towar na terenie Polski ma obowiązek umieszczania na opakowaniu, instrukcji lub etykiecie informacji dotyczących nazwy wyrobu, nazwy i adresu producenta oraz innych informacji i oznaczeń. Na wyrobach włókienniczych umieszcza się przede wszystkim znaki informacyjne dotyczące sposobu ich konserwowania. Znakami informacyjnymi są m.in. symbole informujące o recyklingu opakowań oraz ich biodegradowalności. Na opakowaniach umieszcza się również znaki informujące o rodzaju tworzywa, z jakiego wytworzone zostało opakowanie. Ten słoiczek, narysowany na opakowaniu z napisem 12M, oznacza, że balsam może być używany przez 12 miesięcy od momentu otwarcia. Trójkąt ze strzałkami i cyfrą 2 w środku oznacza, że opakowanie wytworzone zostało z polietylenu dużej gęstości. Te dwie strzałki w kółku oznaczają, że producent bierze udział w utylizacji i recyklingu odpadów opakowaniowych. Ta jedna strzałka w kształcie koła oznacza, że opakowanie nadaje się do recyklingu, a znak człowieka z koszem na śmieci jest znakiem informującym o konieczności dbania o czystość. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.